Siedzisz w restauracji, czekając na obiad w piątkowe popołudnie. Przy stoliku siedzi rodzina z kilkuletnim dzieckiem. Kelner przynosi zamówione przez nich dania. Wszyscy ucieszeni rozpoczynają jedzenie. Spokojny posiłek nie trwa jednak za długo, ponieważ dziecko zaczyna marudzić. A to już się najadło, ja to chciałoby pobiegać, nie chcę już siedzieć przy stole. Marudzenie przechodzi w płacz, a następnie w krzyk, bo rodzice nie dają dziecku to, czego chce albo żąda. Najpierw dziecko, a potem krzyk rodziców. Spokojnego obiadu sąsiadów już nic nie uratuje, a ty w duchu cieszysz się, że to nie twoje dziecko wszczęło tę awanturę. Bo akurat dziś zostało na szczęście pod opieką babci. Ale czy sytuacja nie wyglądałaby podobnie, gdybyś postawił czy postawiła swoją rodzinę właśnie w to miejsce? Czy wiesz, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem w trudnych sytuacjach, aby twoje słowa były zrozumiałe dla malucha? Chcesz dowiedzieć się, jak bez krzyku skutecznie komunikować się z najmłodszymi? Zapraszam do oglądania. Cześć, na imię mam Leszek i jestem tatą Tomka. Oglądasz kanał Praktyczne Rodzicielstwo. Jeśli ci się podoba, subskrybuj, zostaw komentarz, zostaw lajka i zostań na dłużej. Dziecko na każdym poziomie rozwojowym ma inne potrzeby, wymagania, ale i możliwości poznawcze. Wiadomo, ciężko ujednolicić system i zasady, aby jednakowo komunikować się z 3-latkiem i 15-latkiem. Jest jednak kilka uniwersalnych wskazówek, których udzieliły w swojej genialnej książce Adele Faber i Elaine Mazlish. Autorki zwracają uwagę nie tylko jak mówić, ale i jak słuchać dzieci. No bo pytanie jest takie, czy to przypadkiem nie to drugie, czyli niesłuchające dzieci, nie jest główną przyczyną nieporozumień? No właśnie, o tym już w pierwszym punkcie animacji. Jak skutecznie komunikować się z dziećmi? Pierwsza rzecz. Akceptuj uczucia swojego dziecka. Wyobraź sobie, że robisz zakupy w supermarkecie ze swoją pociechą. Nagle dziecko zgłasza ci, że jest głodne. Puszczasz to mimo uszu, przecież chcesz zakończyć zakupy, wrócić szybko do domu i odgrzać obiad dla całej rodziny. Twoje dziecko, nieważne jak duże, wciąż marudzi, że chce coś zjeść. Nastolatek może nie zacznie płakać i krzyczeć na cały sklep, ale 5-latek już jak najbardziej. Nie dajesz rady puścić tego mimo uszu, próbujesz uciszyć dziecko, podnosisz nawet głos, aby jakoś nad nim zapanować. Prawdopodobnie jednak nic to nie da. Dziecko cię nie posłucha, dopóki ty nie zaakceptujesz jego uczuć. Będzie tak w każdej innej sytuacji, we wspomnianej restauracji, w podróży w samochodzie czy na imieninach u babci. Dzieci często nie słuchają swoich rodziców, ponieważ same są ignorowane. Działa to w obie strony. Głód w sklepie prawdopodobnie byłby do zniesienia, jednak kryje się za nim frustracja spowodowana ciągłym ignorowaniem. Twoje dziecko czuje wówczas podwójny dyskomfort i właściwie nie wie, dlaczego miałoby się dobrze zachowywać, skoro czuje się fatalnie. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest z pozoru błahe, ale jakże trudne do wykonania zadanie. Słuchaj swojego dziecka. Dzieci jednak są bardzo specyficznym rozmówcą, bo bardzo uważnym, gotowym wychwycić twoje najmniejsze potknięcie. Nie dadzą się zbyć byle przytaknięciem. Gdy dziecko mówi ci, jak się czuje w danym momencie i co powoduje jego dyskomfort, najlepiej powtórzyć to z nim, aby upewnić się, czy to miało na myśli i czy właściwie się rozumiecie. Będzie to też jasnym zapewnieniem dla malucha, że go słuchasz. Stara się też wyjaśnić, dlaczego możecie czuć się w ten sposób. W przypadku głodu jest to dość proste. Rozumiem, że jesteś głodny, od śniadania minęło już trochę czasu, to jasne. Sprawy mogą być jednak znacznie grubszego kalibru niż chwilowy głód. Nie próbuj wówczas udawać, że rozumiesz, o co chodzi dziecku. Jeżeli to zauważy, tylko to doleje oliwy do ognia. Postaw na kontakt i rozmowę. Słuchaj, co dziecko ma ci do powiedzenia i uwzględniaj to w swoich planach. Czy na pewno nie można przyspieszyć zakupów i zamiast czekać do obiadu, zjeść po drodze jakiś owoc? Spróbuj wynegocjować z dzieckiem, w cudzysłowie, warunki kapitulacji, to znaczy zapytaj się go, czy na przykład, jeśli kupisz teraz mały owocek i on go sobie zje, to czy wytrzyma do obiadu? I być może będzie to kompromisowe rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich. Druga idea. Kontroluj swój gniew. Co robisz, gdy widzisz, że dziecko cię nie słucha? Ty się produkujesz, snujesz wywody, a ono wodzi wzrokiem po wszystkim dookoła albo odwraca głowę, a myślami jest zupełnie daleko. Albo nadal bawi się tym, czym nie powinno się bawić. Ucieka z powrotem na plac zabaw, czy nie chce wyłączyć telewizora. No święty by się wkurzył. Doskonale cię rozumiem. Jednak nic to nie da, że zaczniesz mówić głośniej, czy zaczniesz krzyczeć, grozić, czy rozkazywać. Dziecko nadal będzie robiło to, co robi, nadal nie będzie cię słuchało lub stając naprzeciw twojemu rozgoryczeniu, zacznie jeszcze intensywniej robić to, co cię wkurza. Co zatem najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Musisz znowu postawić na prawidłową komunikację. Odpowiednie podejście do sprawy, ton głosu i intencje zachęcą młodego człowieka do współpracy, nie do stawiania oporu.
Pozwoli to stworzyć atmosferę szacunku i zrozumienia, co jest kluczowe, jeżeli chcesz trwale zmienić zachowanie dziecka i zapobiegać niepożądanym sytuacjom w przyszłości. Po pierwsze, opisz dziecku problem. Nie oskarżaj, nie wytykaj palcami, co źle zrobiło, ale po prostu wyjaśnij, co jest nie w porządku. Podaj też argumentację, dlaczego uważasz, że dane zachowanie jest nieodpowiednie i jakie bezpośrednie konsekwencje może wywołać. Nie chodzi mi tu absolutnie o coś w stylu, jak nie pójdziesz zaraz do łóżka, to wróci tatuś z pracy i będzie krzyczał. Nie, absolutnie nie. Pozostając w temacie chodzenia spać, możesz użyć zdecydowanie lepszych argumentów. Wytłumacz swojemu dziecku, że jeżeli pójdzie spać późno, rano budzi się zmęczony i nie będzie miał siły, żeby skupić się w szkole czy w przedszkolu, czy na ulubionych popołudniowych zajęciach, na przykład z robotyki. Wyjaśnienie dziecku problemu i dodatkowe wymienienie potencjalnych konsekwencji pozwala mu indywidualnie ustalić, co należy zrobić. Dzięki tym informacjom twoje dziecko ma możliwość samodzielnego przekonania się, co jest dla niego dobre. Oczywiście jestem w stanie wyobrazić sobie teraz kontrargument, że co mam zrobić, bo moje dziecko w ogóle mnie nie słucha, ucieka ode mnie, chowa się w kącie i robi mi straszną awanturę, a ja próbuję z nim normalnie porozmawiać. No cóż, niektóre sztormy trzeba po prostu przeczekać i znaleźć odpowiedni moment do porozmawiania z dzieckiem. Nie zawsze jest dobra sytuacja na poważną rozmowę. Czasem po prostu trzeba przeczekać, aż burza minie i wtedy dziecko będzie w gotowości do rozmowy, poważnej rozmowy. Komunikując się w ten sposób, spokojnym tonem, w odpowiedniej chwili i używając rzeczowych argumentów, przekonasz się, że dziecko jest gotowe cię wysłuchać bez zbędnego podnoszenia głosu. Trzecia idea. Zastąp kary kompromisem. Często rodzice po nieudanych próbach nakłonienia dziecka do czegoś stosują kary. Nie bez powodu użyłem tu liczby mnogi. Nigdy chyba nie kończy się na jednej karze. Sytuacja najczęściej powtarza się. To już pierwszy znak, że metoda ta jest nieskuteczna. Zresztą zrobiłem cały odcinek dotyczący kar i nagród. Gorąco go polecam. Kiedy karzesz dziecko, zachęcasz je do odczuwania goryczy w stosunku do ciebie. Każda kara potęguje jedynie gniew, frustrację i w rodzicach, i w dzieciach, a w dzieciach jeszcze powoduje chęć odwetu. Twój autorytet wówczas maleje. To znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że dziecko uzna twoje zdanie następnym razem. Problem zamiast znikać, tylko będzie narastał. Tu dobrym przykładem będzie zachowanie nastolatka. Wyobraź sobie, że twoje już niemałe dziecko trzeci raz w tym tygodniu wraca do domu dużo później niż się umówiliście. Nakładasz na niego szlaban, zupełny zakaz wyjść. Okej, skutecznie zatrzymasz dziecko w domu, to fakt, ale rozgoryczone i złe. Nie zrozumie, że wracanie późno jest złe z jakiegoś konkretnego powodu, a jedynie, że ty jako rodzic tego nie akceptujesz. W przyszłości prawdopodobnie znowu naciągnie te reguły. W takich sytuacjach warto zmienić podejście. Postaw znowu na dialog i wzajemne zrozumienie. Najpierw porozmawiaj o uczuciach twojego dziecka. Zapytaj, dlaczego wrócił czy wróciła tak późno do domu. Co spowodowało, że nasza umowa nie została dotrzymana. Następnie opowiedz o własnych uczuciach. Wyjaśnij, że czujesz się zaniepokojony, zaniepokojona, jeśli dziecko wraca grubo po ustalonej godzinie. Zawsze istnieje ryzyko, że coś mogło się stać. Po szczerej, obustronnej rozmowie zróbcie razem burzę mózgów, aby znaleźć rozwiązanie waszego wspólnego problemu. Celem jest tutaj dojście do kompromisu akceptowalnego przez obie strony. Dlaczego takie podejście ma szansę na powodzenie, w przeciwieństwie do szlabanów? Bo popólne porozumienie zmusza dziecko do samodzielnego myślenia o swoim zachowaniu, a nie tylko bezwiednemu poddawaniu się ogólnym ustaleniom. Co więcej, jeśli dziecko zrozumie w długiej perspektywie, że współpraca z tobą, rodzicem, a nie walka z tobą, jako rodzicem, jest dla niego bardziej opłacalna z innych względów niż tylko przychodzenie później, to będzie bardziej skłaniał się do po prostu słuchania i szukania kompromisów. Czwarta idea. Pozwól dziecku na niezależność. Dzieciństwo nie jest to tylko czas na bezpieczny rozwój pod skrzydłami rodziców, ale musi być też także okresem przygotowania do samodzielności w dorosłym życiu. Na pewno nie nauczysz tego dziecka po kolei, wydając mu polecenia na cały dzień i wyręczając we wszystkim, w czym się da. Wciąż jest mnóstwo rodziców wolących zrobić coś za dzieci, bo jest szybciej i wygodniej, niż pozwolić im na samodzielne wykonanie. Zamiast liczyć na bezwzględny posłuch w każdej sprawie, pozwól na samodzielne podejmowanie decyzji. Zachęcaj dziecko do tego na co dzień. Dla przykładu, niech samo opracuje własny system do rozdzielania nauki i czasu wolnego. Buduj w dziecku poczucie, że trzeba odrobić pracę domową, jednak nie narzucaj, że ma to być zrobione wtedy i wtedy. Niech samo zaplanuje swoje popołudnie, a w razie pomyłki samo poniesie konsekwencje. Wówczas jednak unikaj strofowania, nie wniesie ono nic pozytywnego. Bądź za to ostoją i pomocną ręką. Pozwolenie dziecku na samodzielne odkrywanie świata sprawi, że będziesz odbierany czy odbierana w zupełnie innym świetle jako rodzic. Zamiast dyktatora będziesz ostoją, do której można przyjść po radę czy pomoc.
Piąta idea? Chwal. To bardzo ważne ze strony rodzica, aby robić to umiejętnie i często. Twoje dziecko zrobiło coś świetnie? Pochwal je. Twoje reakcje nie mogą ograniczyć się jedynie do wytykania błędów i wydawania poleceń. Pochwały kształtują pewność siebie i poczucie własnej wartości. Warto nie rzucać przelotnych uwag typu piękny obrazek namalowałeś albo byłeś dzisiaj bardzo koleżeński na placu zabaw. Mogą wywoływać nieoczekiwane reakcje, takie jak zaprzeczenie, a nawet mogą być odebrane jako manipulacje z twojej strony. Jak zatem chwalić? Zawsze opisz to, co zrobiło dziecko i zagłęb się w szczegóły. Zamiast ładny obrazek powiedz, namalowany przez ciebie obrazek jest bardzo ładny. Szczególnie podobają mi się zwierzęta na pierwszym planie. Możesz dodać też słowa podsumowujące całe zachowanie, na przykład to jest to, co nazywam kreatywnością. Uważaj, aby pochwały nie zawierały wzmianek o poprzednich porażkach, na przykład twój ostatni rysunek nie był za dobry, ale ten jest już dużo, dużo lepszy. Tego typu pochwały nie pozwolą dziecku wyciągnąć z tego jedynie pozytywnego odczucia. Dodana wzmianka o porażce może bardzo rzutować na ogólnie odebrane wrażenie. W wychowaniu dzieci trzeba się, no jak widzisz, nieźle nagimnastykować i to nie tylko fizycznie. Chcąc być usłyszanym rodzicem, musisz porzucić proste sposoby i drogi na skróty. Nie działają, po prostu nie działają, będziesz walczył z dzieckiem. Zamiast tego musisz wykorzystać dzisiejszą wiedzę, swoją pomysłowość i doświadczenie życiowe, aby komunikować się tak ze swoim dzieckiem, aby do niego dotrzeć, aby po prostu z nim współpracować, żeby ono rozumiało, że współpraca z tobą się opłaca. Dziękuję ci za poświęcony czas. Pamiętaj, jeśli ci się podobało, zostaw lajka, subskrybuj, komentuj. To bardzo pomaga w rozwoju kanału.